Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak wspomniałem ostatnio, wybieram się na skup ze zbożem. Z pszenicą mamy tutaj załadowane dwie przyczepy. Biorę teraz, zapalam Jundina i będziemy je podpinać. Do skupu mamy jakieś 15 km. Miałem być chwilę wcześniej, ale dzwoniłem tego skupowego i mówił, że żebym troszkę chwilę później przyjechał, z tego względu, że skup już dużo zboża, trzeba chwilę poczekać, bo kolejka, więc będę sobie powoli jechał, tak żeby gdzieś tam dojechać w miarę na czas. Teraz sobie go zapalimy. Czarnego nie wiem, jak tutaj mamy z paliwem, ale chyba jeszcze coś tam jest. Świece pomożemy. Dobra, niech się chwilę rozgrzeje, a ja idę sobie poszukać zaczepu, bo gdzieś papier pinałem przed rozsiewaniem nawozów. Dobra, weźmiemy sobie górny łącznik, odczepimy, założymy zaczep. Trzeba będzie telefon włączyć, bo jednak tego mi się jedną ręką nie uda zrobić. Mamy sobie to czepę. Muszę powietrze podczepić, bo nie ruszę, stój! Muszę podczepić. Dobra, media podpięte. Powiedzamy do przodu. I będziemy próbować podczepić. Tata przy tym mi pomoże. Trochę placu mamy, to się zrobimy. Jeszcze w tamto? Jeszcze
kampu, bo nie widzę, gdzie on tam jest. Dawaj to chuja. Jest! Dobrze mówi, dawaj, to spieliśmy. Światło posprawdzałem. Tutaj pozycja mi nie świeci. Z lewej strony kierunki mamy. Tutaj pozycja też świeci. Więc zestaw gotowy do jazdy. Kabel podczepiony, tak sobie myślę, czy go... Może go tu nie zgubię. Dobra. Klondeka zaczepione, burty posprawdzane. Ruszamy w drogę. Dokumenty wziąłem. Czyli możemy jechać. A więc ruszamy w drogę. Mam wąską bramę. Wąską otworzoną, ale... Ale się jakoś zmieścimy. Dobra, nie będziemy bardzo szybko jechać, żeby nie popalić hamulców. Tak się wydaje, ale jednak ciężaru jest. Jest dużo. Dobra, zjedziemy sobie na dół, sprawdzimy. Tutaj mamy kawałek góry. Zjedziemy sobie na dół i sprawdzimy, jak to wszystko będzie wyglądać. Szybko nie będę jechał. Szybko nie będę jechał, żeby nie palić hamulców. Mamy czas. Za jakieś 2 godziny mam dojechać na skup. Zobaczymy sobie, bo ostatnio mi się hamulce przygrzały. Tutaj nie mam, bo nie podczepiłem, tylko tutaj, ale nic tam się nie dzieje, z tamtej strony.
Lecimy dalej. Na tym terenie ode mnie tam troszkę pchało ciągnik, dlatego tutaj, żeby gum nie ścierać, to włączymy sobie napęd naprzód. I sobie troszkę mu obroty podkręcimy. Nie wiem, jeszcze pod taką górę, jak tutaj u siebie z takim ciężarem nie jechałem. Ale już go zaczyna. Zaczyna go. Idziemy na C, C3, jakieś 1850 obrotów ciężaru na przyczepach, dajmy, że 6, 12, tam to 18, no i zestaw około 12-13. Może tam dwie przyczepy i ciągnik. Jeszcze zmniejszamy. Zmniejszymy połówkę. Nie będziemy go bardzo męczyć. Czyli mamy C1, obroty 1800. Na co pod tą górkę ciągnąć? Biegu nam nie zabraknie. Jak nie, to będziemy do A redukować. I wajchować, hamować. Tutaj w styczniu pod ten właśnie podjazd też grzebała się ciężarówka, no ślisko było, śnieg popadał. Sprzedawałem tu krzyki końcem stycznia, no i tutaj nie dało się wyjechać. Próbowałem wyciągnąć czujnikiem ciężarówkę, też się nie udało. Z tej całej góry musieliśmy się cofać z góry. No i dobra, spalanie 27. Temperatura 93, na dworze mamy 0,0. Delikatnie nim czuć takie drganie, ale tam poślizgu chyba nie ma. No dobra. 93, zaraz podjedziemy. Tutaj była najgorsza ta górka. Pojechaliśmy. No i teraz już raczej będzie wszędzie z górki i po równym, więc... Więc tutaj się udało przyczepy
chyba są obydwie, nie zgubiliśmy, lusterko widać, mamy i drugą. Na pewno kamera tego nie oddaje tutaj, ale tutaj jest ładny widok na pobliskie tereny. Jesteśmy tutaj dość wysoko. Dobra, na to sobie włączymy. Przerzucamy na D. Tak jak wspomniałem, nie śpieszy mi się, szybko nie jadę, mamy czas, więc jedziemy na spokojnie, gdzieś tam do 20 będę leciał, na razie tutaj, teraz będzie z górki znowu, dlatego będziemy zaraz znowu redukować, żeby nie palić hamulców. Dobra, więc ja sobie lecę na skup. Zobaczymy się już na wadze. Zobaczymy ile ten zestaw będzie ważył, tylko nie wiem czy to będzie z przyczepą. Chyba bez ciągnika, albo z ciągnikiem wjedziemy. Z przyczepami, jest długa waga, to tam się zmieści. Dobra, lecimy dalej. 203-220, no. Udało się dojechać na skup, rozładowałem się, no i wracam do domu. Cena, tak jak wspominałem, 1500 zł, netto, myślę gdzieś tam 19 z lekkim haczykiem, czyli no, było dość pełniutko, nawet na tych przyczepach. Dobra. To na dzisiaj to wszystko, ja wracam do domu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Do następnego odcinka. Na razie, cześć wam.